trwa drugi dzień szczytu klimatycznego Together, podczas którego rozmawiamy o kwestiach związanych z środowiskiem, z ochroną tego środowiska, ale także nie możemy zapominać o naszym zdrowiu. Ze mną jest pan Michał Domaszewski, specjalista medycyny rodzinnej, ambasadorzy zdrowia. Dzień dobry. Witam serdecznie. Smog. Dzisiaj dużo mówimy także o smogu, który wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Jakbyśmy mogli tak pokrótce powiedzieć, w jaki konkretnie sposób, czym nam grozi oddychanie takim zanieczyszczonym powietrzem? Właśnie smog tak naprawdę to jest cała medycyna, bo pogarsza praktycznie każdą chorobę, jaka istnieje, a choroby, które już istnieją, które są najpopularniejsze, czyli na przykład choroby serca, choroby płuc, powoduje, że te choroby ulegają zaostrzeniu. I niestety tu jest mnóstwo roboty dla lekarza rodzinnego, bo to są też infekcje, przebieg grypy jest gorszy, przebieg przeziębienia jest gorszy, przebieg oczywiście astmy i wielu innych chorób. Ale idąc dalej, smog oczywiście, zwłaszcza kiedy jest czas alarmu smogowego, powoduje zwiększone ilości osób w szpitalach. Szacuje się, że na przykład w samej Warszawie mamy aż 3000 nadmiarowych zgonów z powodu smogu rocznie. Czyli wyobraźmy sobie, to są tysiące hospitalizacji, to jest tysiące pacjentów u lekarzy rodzinnych więcej, tylko z powodu smogu. Jak moglibyśmy zaoszczędzić? Ile lekarze mogliby tak naprawdę mniej pracy wykonywać, tej cięższej, gdyby smog byłby mniejszy? To jest w ogóle nieporównywalna skala, to jest ogromna skala. Mówimy o gigantycznym problemie. Jeśli mielibyśmy jeszcze iść dalej, to też są nowotwory. Jeszcze dalej, zmniejszona masa urodzeniowa dzieci, ale też w ogóle problemy neurologiczne dzieci, rozwojowe. Ten problem dotyczy każdego z nas, w każdym wieku i dla każdego z nas ma konsekwencje. Właśnie o te dzieci też chciałabym dopytać, bo w momencie, kiedy zazwyczaj mówimy o zaostrzeniu jakiejś choroby, tak na przykład, nie wiem, astmy, grypy i tak dalej, myślimy bardziej chyba o osobach dorosłych, a przecież smog też wpływa oczywiście w ogromny sposób na dzieci, gdzie ten organizm cały czas się jeszcze rozwija. Jakbyśmy mogli rozwinąć tutaj ten wątek. Tutaj był pan z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadzi badania na ten temat, neurosmog, wpływ smogu na rozwój dzieci. To są bardzo ciekawe badania. My już wiemy, że powoduje smog zmniejszoną masę urodzeniową dzieci, co też nie jest wcale takie dobre, więc konsekwencje są i będą. Oczywiście też alergie, o czym nie wspomnieliśmy, nie tylko u osób dorosłych, ale też u dzieci. Na przykład u dzieci alergie są często powiązane również ze skórą. Atopowe zapalenie skóry, alergia, astma to jest taka święta trójca pediatryczna, która się łączy ze sobą. Ja też leczę dzieci i wiem, jak bardzo często to wszystko się łączy w takie trzy choroby, z którymi trzeba sobie dać radę. A przecież one wszystkie też mogą ulegać zaostrzeniu i w ogóle wystąpić też z powodu smogu, więc mamy tutaj mnóstwo czynników. Tak naprawdę problem smogu, jeśli by został rozwiązany, oznacza to mniej pacjentów, oszczędność pieniędzy na te wydatki, powiedzmy, zdrowotne, które naprawdę są potrzebne, a z tym jest krucho, i oznacza tak naprawdę więcej miejsc w szpitalach i tak naprawdę większą moc ochrony zdrowia, a z tą jest bardzo kiepsko u nas, bo wciąż mamy za mało lekarzy, o 50 tysięcy, to są dane GUS-u z tego roku, że brakuje 50 tysięcy lekarzy, 1/4 z nas w ogóle jest wieku emerytalnym, nas lekarzy, więc nas brakuje, a ilość pacjentów się zwiększa i jeśli smog będzie królował dalej, no to będzie kiepsko. Smog to jest problem, którego nie możemy rozwiązać z dnia na dzień. Tu są prowadzone różne programy, różne reformy, które mają na celu jego zmniejszenie, no ale to jest jednak proces i to się nie stanie z dnia na dzień. Czy jest jakiś sposób, bo tak, przed smogiem nie możemy uciec, nie możemy się zamknąć przed nim w domu, czy możemy jakoś jednak mimo wszystko tutaj troszkę zmniejszyć skutki jego oddziaływania na nas w jakikolwiek sposób? Możemy na przykład używać bardzo dobrych maseczek FFP2 czy FFP3, tylko że nie ochronimy się przed tymi najdrobniejszymi cząsteczkami smogu, czyli na przykład tlenkami siarki, które też kiepsko na nas wpływają, też mogą powodować choroby. Możemy oczywiście używać oczyszczaczy powietrza, nawilżaczy powietrza w domach, też takich, powiedzmy, dobrej jakości. To ostatnio stała się trochę moda na te oczyszczacze czy nawilżacze powietrza. Tak. To faktycznie działa? Działa oczywiście, bo po prostu sam obserwuję po pacjentach, czyli rodzice mają dziecko, które jest chore, ma alergię, ma jeszcze inne choroby, kupują oczyszczacz, nawilżacz i rzeczywiście jest dużo lepiej. Dziecko przestaje tak często chorować, więc ja to widzę jako lekarz rodzinny absolutnie. Zresztą to jest logiczne, jeśli będzie czyste powietrze, to lepiej się wyśpimy nawet. Sen wpływa na naszą odporność każdego z nas, czy dziecka, czy dorosłego, więc jeśli jest niedobre powietrze, to tak naprawdę wszystko się psuje, a to, że na przykład my wejdziemy do domu,
zdejmiemy sobie maskę, chociaż mieliśmy super maskę, no to w domu też jest powietrze, które skąd przyszło? No dlatego, że otworzyliśmy okno, więc też pamiętajmy o tym, że i na zewnątrz, i wewnątrz już jest taki czas, że musimy myśleć o tym, jak się chronić. Do oczyszczacza powietrza to jest takie rozwiązanie tymczasowe. Mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że najważniejsza jest ta globalna walka ze smogiem, no, i to dopiero byłoby takie chyba prawdziwe oczywiście, rozwiązanie. Oczywiście, to nie jest też zadanie lekarza. My tylko możemy wskazywać konsekwencje leczyć dla zdrowia. Skutki. Leczyć skutki, a tak naprawdę decyzje o tym, żeby ten smog zlikwidować, powinny zapaść jak najwyżej. I miejmy nadzieję, że już niedługo nie będziemy musieli walczyć z tym smogiem. Dziękuję Dzięki serdecznie wielkie. Za rozmowę.